Matka Boża chce nam pokazać, że praca jest kontemplacją Boga. Że nasza praca jest zjednoczeniem z Bogiem. Posłuchajcie uważnie tych słów. Córko, będę mówiła o moim życiu, ale tak, abyś była zdolna naśladować mnie we wszystkim. Moje serce było przepojone miłością, a mój umysł wpatrywał się w tajemnicę Boga. Pośród codziennych czynności życia możliwe jest trwanie w zjednoczeniu z Bogiem, z myślą i w sercu. Nie tylko skierowując ku Niemu swoją modlitwę, ale skierowując ku Niemu każdą swoją intencję. Od pierwszej chwili po przebudzeniu staraj się zawsze patrzeć w górę i pamiętać, po co żyjesz. Wykonuję cokolwiek, by zasłużyć na niebo. Kto dał ci życie, jak wielką wdzięczność i miłość winna jesteś Bogu. Pamiętaj o wszystkich tabernakulach świata i zadośćuczyniaj za wszelkie opuszczenie Twojego Boga. Każdą pracą, każdym działaniem. Panie, tam jesteś sam. Ja tu, to co robię, jestem przy Tobie. Skierowując nieustannie Twoje serce ku Jezusowi, przynosisz wielką pociechę Jego samotnemu sercu. Proszę, aby starała się wszystko czynić z Nim i dla Niego. Praca niezależnie od tego, czy jest pracą fizyczną czy umysłową, pochłania wiele czasu i pozostawiona tym czynnościom sama w sobie, może być zmarnowaniem czasem. A teraz Matka Boża tu pokazuje jeszcze inny wymiar. Praca jest święta, jeśli jest ofiarowana Bogu i wykonywana z miłością dla Niego. To Tyś mi dał, Panie, ręce. To Tyś mi dał bicepsy, siłę. Ma piękny głos baryton czy tenor, pięknie śpiewa. Jest to jego praca. Ale to musi być odniesienie dla Boga. Stąd Matka Boża mówi, niezależnie od specyfiki pracy, czy jest ona służebną innym ludziom bezpośrednio, czy też pośrednio, zyskuje inny wymiar, kiedy jest ofiarowana. Oddawana Bogu. I tu bardzo uważnie słuchajcie. Pierwsza więc i najważniejsza zasada dotycząca pracy to przystąpienie do niej po jej uprzednim ofiarowaniu. Podczas tej krótkiej modlitwy proście również Ducha Świętego, abyście wykonali je zgodnie z wolą Bożą. Proście o pomoc w tym, co może sprawić wam trudność. Tak ofiarowana praca jest już czym, powiedzcie mi? Pięknie, Pani Sylwiu, czekolada z orzechami, zgłoście Panią je. Tak ofiarowana praca jest już modlitwą. Zdarza się jednak, no i tu przy moich nerkach to się zdarza dosyć często, że praca, która przychodzi wykonywać, nie jest zaplanowaną i upragnioną, nie? To wówczas wykonanie jej przynosi wielką trudność i pragnienie ofiarowania jej może ujść z pamięci. Tym bardziej, czując niechęć i złość z powodu tej nieplanowanej pracy, trzeba ją wcześniej ofiarować. I tym razem usilnie prosić Ducha Świętego, aby odmienił złe uczucia, jakich ona przysparza.